Książka Józefie Oppenheimie to była chyba, to jest chyba moja najlepsza książka, jaką w życiu napisałem. Tak mi się wydaje, mam takie wrażenie, bo no postać człowieka bardzo sympatycznego, który był lubiany w Zakopanem i miał bardzo niewiele wrogów, miał bardzo dużo zalet i niewiele wad. No i to, że był przyjacielem mojego dziadka Henryka Szatkowskiego i mojej babci Marii Szatkowskiej. Często bywał w domu na Krzeptówkach, w naszym starym domu przed wojną. Podwoził Zosię tym swoim ryczącym Harleyem Davidsonem do Zakopanego. To była taka przyjaźń po tej przyjaźni Dzitka i Marysi do obcia z mojej strony. Wzmocniona na pewno lekturą książki W stronę pysznej, no bo to jest legendarna zupełnie książka taka. No, jak wszyscy pewnie Państwo wiecie, jest to książka kultowa po prostu, jeżeli chodzi o góry, która to książka między innymi była dedykowana Oppenheimowi. No i wszystkie te elementy się złożyły, a wzmocnione zostały moją pracą w Muzeum Tatrzańskim, gdzie po prostu chciałem bardzo właśnie tę postać opisać. No i w ten sposób powstała książka Józef Oppenheim, Przyjaciel Teatru i Ludzi, którą trzymam w rękach. I bardzo się cieszę naprawdę, że ta książka okazała się. Ta historia Oppenheima nie zaczyna się jednak w Zakopanem, tylko zaczyna się w Warszawie, bo Oppenheim pochodził z rodziny o korzeniach żydowskich i takim jego protoplastą tej rodziny, tej gałęzi rodziny Oppenheimu w Warszawie był Aaron Oppenheim. Ta rodzina zajmowała się głównie handlem drzewem, buczyną, ale także różnymi innymi elementami handlu, takiego drobnego. No ale obcio zupełnie nie poszedł w kierunku handlu, bo jego zafascynowała już za młodu ta działalność rewolucyjna. On uległ tej takiej modzie też trochę wtedy na taką działalność wywrotową. A ponieważ był młody, niedoświadczony, to dostał się do tajnej drukarni. Brał też udział w takiej manifestacji na Placu Zbawiciela w Warszawie, gdzie oberwał kozacką szablą i miał taką bliznę pod okiem. A w końcu carska policja, czyli ochrona, wpadły na jego ślad, no i został aresztowany. Miał w sobie tyle fantazji, że po związanych prześcieradłach, wyrzuconych za okno w formie liny, zjechał z okna więzienia na ulicy Chorzej i potem uciekł już z kongresówki na zawsze. No i generalnie wtedy zaczęła się jego przygoda z Zakopanem, bo on trafił do Lwowa na chwilę. To był taki przelotny romans z tym Lwowem, a potem z wycieczką AZS-u, czyli z Akademickiego Związku Sportowego, Oppenheim trafił do Zakopanego, no i zobaczył te góry. Chyba nigdy w życiu takich gór nie widział. No może jeszcze będąc w Niemczech widział Alpy, trudno powiedzieć, ale te góry jednak zadziałały jak magnes i on sobie wymyślił, że to będzie jego miejsce po prostu. No i znalazł tu pracę, pasję, dom i przyjaciół. I to wszystko się tu w tym Zakopanem jakby wypełniło. Oppenheim nie był pierwszym narciarzem Zakopanem, bo takim pierwszym, który używał ski, bo tak się mówiło wtedy, był dyrektor Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, czyli Stanisław Barabasz. On używał nart już w 1894 roku, czyli 16 lat przed przyjazdem Oppenheima do Zakopanego. No i wokół Barabasza się skupili ludzie, którzy no, lubili Tatry w zimie, zaczęli jeździć na tych drewnianych nartach, używając jednego kija bambusowego. To też była taka technika zupełnie przedpotopowa, zupełnie. No ale wychodzili na Kasprowy, potem wychodzili na różne szczyty, zdobywali też oczywiście na łatwiejszych wycieczkach Doliny Tatrzańskie, czyli Goryczkową, Gąsieńcową, Kondratową i inne. I tak się zaczęło narciarstwo w Zakopanem. Zupełnie sposób taki spontaniczny, a Barabasz był takim animatorem tego ruchu, a po nim człowiek dwóch żywiołów, czyli morza i gór, człowiek bardzo zasłużony i odważny, Mariusz Zaruski. On to rozwinął i wokół Zaruskiego się stworzyło drugie środowisko narciarzy. Takie konkretne, bardzo wysoko postawili sobie poprzeczkę, bo zjeżdżali z takich szczytów chociażby jak Koźwier, Kościelec, Przełęczy Zawrat, z Błyszcza, z Bystrej, ze Starobociańskiego. No to naprawdę do dzisiaj są dość poważne wycieczki, a już wtedy były przez Towarzystwo Zaruskiego organizowane i udało im się to przejść. No więc Oppenheim tu przyjechał i jakoś strasznie
łatwo wszedł do tego środowiska, jakby w taki sposób dla mnie dosyć tajemniczy, bo przecież chyba nie umiał jeździć na nartach, musiał się bardzo szybko nauczyć tej umiejętności i od razu stał się instruktorem AZS-u, prowadził stronisko AZS-u na Łukaszówkach, a przy okazji ci narciarze co tydzień chodzili w góry na wyprawy narciarskie. Czyli on się włączył w ten pierwszy okres rozwoju narciarstwa w Zakopanem. To był okres taki romantyczny trochę, pierwszych prób, ale bardzo barwny, spotykają go różne przygody, no bo podczas jednej z wycieczek narciarskich w rejon Hali Pysznej wyszli narciarze na przełęcz pyszniańską i skierowali swoje narty na szczyt Kamienistej, a z Kamienistej na północ opada taki potężny żleb, który nazywa się żleb Babie Nogi. Ma 1600 metrów długości, no więc potężny żleb. I oni zaczęli zjeżdżać tym żlebem, ale natrafili na twardy śnieg. I Oppenheim był odważny po prostu i nie czekał, tylko zaczął zjeżdżać tym stokiem, wywrócił się. No i potem spadł te kilkaset metrów w dół. Na szczęście udało mu się wyhamować bambusem, ale był nieprzytomny, jak go towarzysze znaleźli. No i to była taka dosyć niebezpieczna przygoda, prawda, narciarska. Spotkała go wtedy właśnie. Ale dosyć szybko nauczył się świetnie zjeżdżać. Efektem tego był rok 1914, kiedy to razem z Józefem Lesieckim Oppenheim wchodzi i zjeżdża z młynarza. No a potem miał na koncie swoim ponad 20 pierwszych wejść zimowych, w tym wiele narciarskich w Tatrach. No i tu z takich szczytów, które warto wymienić, to Szeroka Jaworzyńska, Młynarz i Mały Młynarz na nartach. No to niesamowita wyprawa zupełnie. Wszedł i zjechał na nartach z Niżnich Rysów. Poza tym brał udział w wycieczce takiej pieszej z Józefem Lesieckim, gdzie nocowali na Kaczym Szczycie w ścianie w zimie. No więc były to jak na owe czasy przejścia takie bardzo konkretne i bardzo wymagające i nawet groźne momentami. No i Oppenheim się zaczął wyrabiać jako ten narciarz wysokogórski coraz bardziej, a największym jego osiągnięciem był zjazd z Koziej Przełęczy do Doliny Pięciu Stawów. No to w skali trudności Karola Życzkowskiego i Józefa Wali to jest trójkowy zjazd. No dzisiaj nawet jest to zjazd wymagający. A co dopiero wtedy, jak sobie zdamy sprawę, jakim oni sprzętem dysponowali, prawda? Drewniane narty, buty turystyczne, niskie bardzo, foki z foczej skóry, no i kije bambusowe. No więc to najwyższy szacunek naprawdę dla tych gości, bo byli niesamowici. I Oppenheim należał do tej elity narciarzy i on właśnie wprowadził tą taką nomenklaturę, jeżeli chodzi o góry, a mianowicie góry w zimie, a mianowicie ideę wyrypy narciarskiej, czyli takiego długiego przejścia przełęczami, szczytami Tatr. To była taka przygoda po prostu na naprawdę wysokim poziomie. No i co roku takie wyprawy z przyjaciółmi odbywał. Wchodził na najwyższe szczyty Tatr, albo jedne z najwyższych, bo był na Krywaniu, był na Koprowym na nartach, był na Przełęczy Koprowej, zjeżdżał Doliną Niewcyrki, zjeżdżał Doliną Furkotną, no i wieloma innymi. Wreszcie Lodowa Przełęcz, Rochatka, Żelazne Wrota. No to do dzisiaj te trasy nie straciły blasku, no więc oczywiście był liderem tego środowiska turystów narciarzy w Zakopanem, poza Ruskim, który wyjechał do Warszawy już z Zakopanem, bywał rzadko. W tym okresie międzywojennym Oppenheim był przewodnikiem dla tych ludzi. Taką osobą, na której można było zawsze polegać na nartach i prowadził ich na trudne wyprawy. I to było, myślę, super, bo jak się czyta opisy w Stronę Pysznej i inne tych wypraw, to widać, że za Oppenheimem szła jakość, za Oppenheimem szła taka legenda ratownika Topru, no i oczywiście to, że bardzo dobrze jeździł na nartach w każdym terenie. Zresztą doświadczenia swoje opisał w przewodniku narciarskim, który został wydany w 1936 roku przez PZN. Jak wiadomo, w 1914 roku wybuchła I wojna światowa i Mariusz Zaruski wyruszył walczyć o Polskę, o wolność po prostu i zniknął z Zakopanego na 4 lata i wtedy właśnie Zaruski postanowił przekazać kierownictwo pogotowia osobie, która według niego była do tego najlepsza. I
ponieważ Zakopanem został tak naprawdę tylko Oppenheim, bo wszyscy prawie ratownicy pogotowia, zarówno górale, jak i taternicy, poszli na wojnę, a Oppenheim tę wojnę miał gdzieś po prostu, powiedzmy sobie szczerze, no to Zaruski wybrał właśnie jego. Rozmawiałem kiedyś o tym z Witoldem Paryskim i on właśnie powiedział, że no za bardzo Zaruski nie miał wyjścia, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że Zaruski wiedział o pewnych cechach charakteru Oppenheima, które na pewno na tę funkcję go predestynowały. Nadawał się po prostu do tego, czyli rzetelność, oddanie pogotowiu, no bo on szedł w te trudne wyprawy i brał w nich udział. Wziął udział w sumie ponad 68, około 70 wyprawach pogotowia ratunkowego TOPR. Był absolutnym rekordzistą w tamtym czasie. Znał się na tym, gdzie można kogo szukać i dlaczego te osoby w tych miejscach giną. No i to rzeczywiście zaowocowało tym, że pogotowie TOPR zostało przekazane jemu. Najpierw był PO kierownikiem, a potem już od lat 30. był pełnoprawnym kierownikiem TOPR-u. Czyli tak naprawdę to kierował pogotowiem TOPR przez 25 lat, do 1939 roku, czyli najdłużej dotąd w historii pogotowia tatrzańskiego TOPR. No i oczywiście ci górale, którzy stanowili trzon pogotowia, Wawrytkowie i Krzeptoscy i inni, plus taternicy zakopiańscy, wszyscy zaakceptowali wybór Zaruskiego, bo uważali, że Oppenheim jest osobą właściwą na tym stanowisku. On dobrze organizował wyprawy, zaopatrywał ratowników w sprzęt, no i starał się, żeby to pogotowie funkcjonowało w sposób właściwy. Organizował na przykład w stacjach na Kasprowym Wierchu po powstaniu kolejki linowej punkt ratownik czy TOPR, tak samo na Gubałówce, obstawiał zawody narciarskie. No Oppenheim się starał, naprawdę, chociaż był przykuty przez te pogotowie do Zakopanego, bo jego koledzy jeździli po prostu po całej Europie, jeździli na wspinaczki, a Oppenheim po prostu był przywiązany do Zakopanego. Zresztą Rafał Malczewski napisał, że takie życie może wyjść człowiekowi bokiem. No ale Oppenheim był rzeczywiście taki rzetelny w tych swoich wyborach życiowych. No i to, że został ratownikiem TOPR-u, a potem kierownikiem, no to była jedna z najważniejszych jego decyzji w życiu.